Cześć. Nazywam się Rakim Black i dzisiejsza prezentacja jest bardzo ważna. Za granicą sztuki to prezentacja, którą kieruję do szeroko pojętego przemysłu kreatywnego, do ludzi kreatywnych, którzy tak jak ja mają rozterki. Czy to, co robią, wnosi jakąkolwiek wartość do dorobku kulturowego, do dorobku naszej cywilizacji, czy coś w ogóle po nas pozostanie? Ciężko pracujemy z klientem, działamy na pograniczu sztuki, ale czy coś po nas pozostanie? Ja sobie to pytanie zadaję od 6 lat i żeby zrozumieć, w którym momencie przekraczamy granice sztuki, w którym momencie zbliżamy się do granic sztuki i czy to, co tworzymy, ma jakąkolwiek wartość, chciałbym zacząć od zrozumienia tego na początku, czym jest w ogóle sztuka, od krótkiej historii sztuki. Czy ktoś tu z was studiuje historię sztuki? Formalnie czy nieformalnie? Nikt nie studiuje historii sztuki. Bardzo dobrze, dlatego nie pójdziemy dalej, jeżeli nie przebrniemy przez szybką, krótką historię sztuki. Ja wam pokażę kilka momentów przełomowych w dziejach sztuki. Będę poruszał się z prędkością co 5000 lat, ale będziemy mogli zbudować fundament pod tą prezentację, dlatego że ona ma postawić fundamentalne pytanie o to, czy to, co wy wszyscy robicie, ma jakąś wartość w dorobku naszej cywilizacji. Ja, żeby na to pytanie odpowiedzieć, przeczytałem strasznie dużo książek na temat historii sztuki, 13-tomową historię sztuki, kilka innych książek i kilka refleksji się narodziło podczas tych poszukiwań, podczas tych nauk. Zaczniemy od Jaskini Lascaux. Do dzisiaj nie znamy intencji artystów, którzy tworzyli te malowidła. Nie wiemy, czy to był sposób na polowanie, czy to był sposób na rytuał religijny, czy to może była po prostu czysta sztuka. Nie znamy intencji, ale jedno jest pewne. Z dzisiejszego punktu widzenia to są dzieła sztuki. Skąd w historii sztuki wzięły się sarkofagi, wzięły się piramidy, architektura, budynki, użyteczności publiczne. Kiedy przeglądam historię sztuki, widzę, że więcej powstało w niej dzieł na zamówienie klienta niż z wewnętrznej potrzeby artysty. Michał Anioł podpisywał umowę o dzieło i realizował zlecenie. Takie same, jak wy dzisiaj realizujecie dla swoich klientów. On może nie tworzył strony internetowej, ale z pewnością, gdyby żył dzisiaj, używałby internetu. Przełomowym momentem w dziejach sztuki był ready-made, stworzony przez Marcela Duchamp, zwanego niepoprawnie przez wielu Duchampem. I ready-made był strasznie ważnym momentem w sztuce, najbardziej przełomowym. Dwa najbardziej przełomowe dzieła w sztuce to Panny z Awinią Pabla Picassa i Pissoir, zwany fontanną Marcela Duchamp. Dlaczego? Marcel Duchamp podniósł do rangi sztuki dzieło gotowe i powiedział, że sztuka to jest tworzenie umysłem, a nie rzemiosło. Co prawda to dzieło miało takie dwuznaczne znaczenie, ponieważ po pierwsze on podniósł do rangi dzieło sztuki stworzone przez rzemieślnika, podpisał tą pracę Ermut, to był człowiek, który robił odlew tego pisuaru, ale po drugie ważniejszą częścią tego jest właśnie podnoszenie do rangi sztuki dzieła gotowego. Od tej pory pracujemy umysł. To był przełom. Żeby zrozumieć sztukę, przeczytajcie tą książkę. Od czasu do czasu będziecie zaglądać do mojej biblioteki, gdzie polecę wam kilka pozycji, które pozwolą wam zrozumieć, dlaczego jesteście dzisiaj tutaj, gdzie jesteście. Biografia Marcela Duchamp, największego artysty przełomu ubiegłego wieku. Był też Joseph Kosuth. Zapewne nie każdy z was wie, kto to jest. Marcel Duchamp był dadaistą i ojcem duchowym, prekursorem sztuki konceptualnej, ale Joseph Kosuth był prawdziwym konceptualistą. On powiedział, że koncepcja i teoria sama w sobie jest dzieło sztuki. Nic nie trzeba robić, nic nie trzeba tworzyć. Dzieło sztuki jest nie tylko pojęciem innym od malarstwa, jest od niego pojęciem wręcz przeciwstawnym. To są te rewolucje. I na koniec tej krótkiej historii sztuki mamy bardzo fajne dzieło, bardzo, bardzo ciekawe. Zawsze mnie ono intrygowało. Gówno artysty, tak nosi tytuł, są to puszki. Powstało ich kilkadziesiąt, one są wypełnione kałem artysty i porusza to dzieło bardzo ważną problematykę związaną z definiowaniem sztuki, z mówieniem o tym, czym sztuka jest, gdzie są jej granice, a także kwestią dobrego smaku. Ta praca
jest bardzo, bardzo interesująca, ponieważ każdy próbuje dojrzeć, czy rzeczywiście ten kał w środku się znajduje. Spisek sztuki to ważna pozycja stworzona przez Baudrillarda, który mówi o tym, że Warhol i Duchamp byli ostatnimi artystami w dziejach sztuki i właściwie jednocześnie zabłócami sztuki. Właściwie można powiedzieć, że sztuka się skończyła. To jest książka o śmierci sztuki, ponieważ wszystkie granice zostały przekroczone. Ja tego nie wiedziałem, kiedy rozpocząłem swoją karierę artystyczną jako 12-letni chłopiec malujący obrazy sztalugowe. Tutaj zdjęcie, akurat malowałem wieżę World Trade Center na czerwono 10 lat przed zamachem. Że zostałem wychowany w wieży islamskiej, to teraz widzę jakieś nowe konotacje w tej pracy. Potem poszedłem na studia Wydziału Malarstwa, gdzie poznałem mojego partnera życiowego, mojego wspólnika, z którym teraz prowadzę firmę. Przejąłem jego nazwisko, potem się ożeniłem, moja żona przejęła też jego nazwisko. Zostaliśmy wszyscy rodziną, tworzyliśmy piękne rzeczy. W ogóle tworzyliśmy wspólnie jako Rahim Black. On się nazywał Rahim Black, ja się nazywałem Rahim Black. Wszyscy byliśmy Rahimami Blackami, a że było nas kilku, a potem jeszcze więcej, to postanowili sobie niektórzy wytatuować na prawym przedramieniu napis: nie ma sztuki, jest tylko Rahim Black. No to był taki okres dużego megalomańskiego ego. Powstało parę prac, to jest takie serduszko z włoska, bonowego Rahima Blacka, ale ten czas takiego dojrzewania, który oczywiście musiał profitować w prace kontrowersyjne, sprawił, że stworzyłem taką pracę, której się teraz bardzo wstydzę, ale dzisiaj ją pokażę, dlatego że jest ta prezentacja na świetle, prawda? Motyw przewodnim jest szok. Stworzyłem taki pak motocyklowy, gdzie w miejsce leśnika była Wakina z Szekszopu, która tak sobie trochę pracowała. Ja mam kilka takich paków motocyklowych z taką waginką z Szekszopu, sobie tam wibrowało na korytarzach Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i potem dorwał się do mnie Instytut Piotra Skargi, który chciał mnie zniszczyć. Raz, że wychowany w islamie. Dwa, że stworzył tę pracę, zatytułowałem ją okropnie, bo to ciało moje. Nie do końca chyba wiedziałem, co robię. Instytut Piotra Skargi postanowił mnie wyrzucić z tego kraju. I wtedy pamiętam, że mojego wspólnika, który za mną tworzył, to pamiętam, że powiedziałem mu, żeby poszedł do tego Instytutu Piotra Skargi, zbierał wszystkie informacje przeciwko mnie i stworzymy z tego projekt w imię prawdy, czyli ile oni są w stanie zrobić w nagonce za kimś w imię prawdy, oczywiście. Bawiłem się zawsze instytucjami. Jedną z takich zabaw było wniesienie przeze mnie obraz do Muzeum Narodowego, gdzie ruch przepustkowy muzealiów mówił o tym, że jeżeli jakiekolwiek dzieło się do środka wprowadzi, to już je nie można wyprowadzić, ponieważ na przykład te dzieła są zinwentaryzowane. Niczego nie można wyprowadzić, ale nie było po wprowadzeniu. Więc dlatego wprowadziliśmy to dzieło. Ono tam, mam nadzieję, jeszcze jest. W ogóle kocham to miasto, w którym żyję. Ja kocham Kraków. Bardzo dużo swoich prac poświęciłem temu miastu. Jednym z nich był mój sprytny sposób na promocję. Kiedy dostałem przestrzeń galerii w Norwich, w Anglii, na pokazanie tam swoich prac, to poszedłem do prezydenta Jacka Majchrowskiego i pokazałem tam promocję miasta, czyli w miejsce moich obrazów sprzedałem powierzchnie reklamowe, akurat wtedy dla hoteli Gingus. To były moje takie pierwsze zabawy z reklamą, inne doświadczenia z miastem. W ogóle tak dużo się działo na tym rynku głównym, jak były wykopaliska i modernizacja płyty rynku, to postanowiłem zakopać tam gliniane rzeźby baków motocyklowych, potem telefonów komórkowych, potem tam były też drukarki HP. Wtedy nie było smartfonów, były Nokia 3310, zakopałem ich tam kilka set. Co tam jeszcze było? Kalkulatory i inne gadżety, które potem zaczęły się przeradzać w takie stwory różne. Te baki zaczęły przypominać pewnego rodzaju taką historię naturalną, ewolucja baków w czasach prehistorycznych. Mieli archeolodzy zagwozdkę, kiedy zamiast garnków wykopywali prehistoryczne baki motocyklowe. Jednocześnie odbywała się modernizacja płyty rynku głównego, a odbywała się też modernizacja sukiennic. W środku wyprowadzono wszystkie dzieła Jana III Sobieskiego, tego, który wygnał Turków pod Wiedniem. Ja tam postanowiłem wprowadzić Mekkę z Arabii Saudyjskiej. Wprowadziłem tam mniejszość muzułmańską, która na czas modernizacji galerii powiesiła tam kilka dzieł zupełnie z innej bajki. I
wtedy mi olśniło, wtedy powstał mój pierwszy manifest artystyczny o sprawczej mocy sztuki, że sztuka może więcej, a immunitet artysty może sobie pozwolić na takie zagrania na pograniczu kultury, religii, polityki. Tak wyglądał ten artefakt, on potem był przechowany w takiej skrzyni, był tak zwanym świętym obrazem Kaba, a ten rysunek w ogóle, który tu się znajduje, ja narysowałem, kiedy miałem chyba 9 lat. Ale wtedy mnie coś natchnęło, wtedy poszedłem dalej. Natchnęła mnie mniejszość muzułmańska, która powiedziała, że ja jako artysta mógłbym zrobić więcej niż oni, bo im nie ufają, im się obawiają, żebym z ich ramienia poprowadził budowę meczetu w Krakowie, Centrum Kultury Islamu. No a że miałem duże ambicje, to od razu powstał plan architektoniczny, taki pięciopiętrowy budynek, który miał powstać na placu na stawach. Sprawa była poważna. Tytuł tego performansu, artysta buduje meczet. Rozpisały się gazety, meczet pod Wawelem, Artists Wants, Islamic Center i tak dalej. To była taka praca, która na szczęście nie była sprawcza, czyli to Centrum Kultury Islamu nie powstało nie ze względu na to, że coś by było w tym złego, tylko pewnie gdyby powstało, to teraz bym tkwił w tym projekcie cały czas i moja droga poszłaby w zupełnie innym kierunku. Pamiętacie dzieło Marcela Duchamp o podnoszeniu do rangi sztuki? Ja wymyśliłem, że będę osiedla mieszkaniowe podnosił do rangi sztuki jako rzeźby w przestrzeni publicznej. Znalazłem dewelopera i chciałem, żeby on to wybudował, a żebym ja to potraktował jako swoją rzeźbę. Taki bardzo niskonakładowy budżet na to, bo wystarczyło uznać to za własną rzeźbę w przestrzeni publicznej. Co ciekawe, to była moja praca dyplomowa, inwestycja mieszkaniowa jako rzeźba w przestrzeni publicznej. Katarzyna Kozyra, jedna z moich ulubionych artystek polskich, kiedyś stworzyła taką bardzo ciekawą serię prac pod tytułem W sztuce sny stają się rzeczywistością. Dla mnie to było bardzo inspirujące, bo właśnie założeniem mojej sztuki było to, żeby to, co tworzę, jako artefakt, jako akcję, jako happening, zamieniło się w coś realnego i wtedy wymyśliłem ostatnią swoją pracę artystyczną na pograniczu. Chciałem stworzyć ze świata sztuki korporację. Świat sztuki staje się brandem, a środowisko staje się wielką korporacją. Oczywiście poszedłem w rzeczywiste działania, stworzyłem firmę Artworld. Firmy, która miała znamiona performance'u artystycznego, ale ponieważ sny stają się rzeczywistością, a moja sztuka miała być sprawcza, rzeczywiście tą firmę powołałem. To było zderzenie z rzeczywistością, ponieważ to był ten moment, gdzie na początku mi się wydawało, że przeczytałem tą książkę Reklama uśmiechnięte ścierwo Oliwiera Toscani, który mówił, że wykorzystuje reklamę i billboardy i siłę oddziaływania do tego, aby wyrażać swoje myśli filozoficzne. Czyli wojna w byłej Jugosławii, AIDS i jakiekolwiek tematy poruszane w jego billboardach nie mają nic wspólnego z Pulloverem. Pullover to finansuje, on przekazuje to, co ma większy zasięg niż gdyby to robił w enklawie galerii, ale że Pullover to finansuje i tak była to jedna z najbardziej skutecznych kampanii marketingowych w historii tej marki. Artysta zadowolony, marka zadowolona. Tak właśnie myślałem, że będę działał na pograniczu, że będę robił niestandardowe akcje, ambient, a rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Otóż wyszedłem totalnie ze swojej strefy komfortu i wszedłem w administrację. Zrozumiałem, że aby tworzyć firmę, to muszę pokochać administrację, pokochać biurokrację, pokochać papiery, pokochać księgowość. Że miałem duży plan, od razu chciałem stworzyć imperium, ale gdzieś tam ta historia sztuki, której byłem bardzo wnikliwym badaczem, pozwoliła mi zrozumieć, że mogę z firmy stworzyć swoje dzieło sztuki, swoje dziecko. Że mogę z firmy stworzyć coś, co być może nie przeżyje. Patrząc na te definicje sztuki, które były tak często redefiniowane, pomyślałem sobie, że to jest możliwe. I to mi dawało moc do wstawania rano i do pracowania. Że tworzę coś więcej niż tylko usługę, która umiera tu i teraz. Że miałem takie podejście do tego, to poszedłem z takim zacięciem performerskim do księgarni, kupiłem kodeks spółek handlowych, kodeks postępowania cywilnego i kodeks pracy. Tak jak w malarstwie uczyłem się technologii malarstwa i nakładanie gruntu pod ikonę nie zawsze było przyjemne. Tak jak w
designie uczymy się warsztatu, tak w prowadzeniu firmy też uczymy się pewnej technologii, pewnego warsztatu, jakim jest kodeks spółek handlowych. Tych książek kupiłem więcej, kupiłem też więcej książek dotyczących internetu, marketingu, przemysłu kreatywnego. Kupiłem bardzo ważną książkę 22 prawa marketingu, odwiedziłem ZUS, spędziłem tam bardzo dużo czasu, pracowałem z nimi, uczyłem się tych wszystkich, tego wszystkiego środowiska. Robiłem to z takim performanckim zacięciem. Sprawiało mi to radę. No, na przykład sam fakt, że jestem przy ZUS-ie albo jestem w urzędzie skarbowym i robię sobie zdjęcie. No, to jest moje życie, to jest mój projekt. Projekt, firma. No i byłem właśnie w ZUS-ie, w urzędzie skarbowym i w sądzie też. Oczywiście każdy przedsiębiorca w Polsce, jeżeli prowadzi działalność, to czy później wyląduje w sądzie, bo coś na niego znajdą. Ale to było fajne, ponieważ udało mi się stworzyć, wydaje mi się, dosyć dynamicznie rozwijającą się firmę, w której widzę, że przekroczyłem pewne granice hermetycznego pojmowania tego, czym jest czysta sztuka. Kilka słów o tej działalności, którą udało mi się powołać. Agencja Social Media powstała w 2008 roku, teraz jest to wiodąca agencja Social Media w Polsce, zatrudniająca 35 pracowników. Powstała też platforma customizowalnych aplikacji, które jest biznesem bardziej skalowalnym. Teraz jesteśmy w trakcie rozbudowy naszej struktury, naszej grupy. Powstała też agencja performance marketingu. Powstała też firma zajmująca się wdrożeniem sklepów internetowych. Całość pod grupą Click Network. Jest to firma, która w tym momencie będzie się rozwijać takich 100 pracowników i jest zielone światło na to, żeby mieć 100 pracowników w tej firmie. Jedyną przeszkodą jest rekrutacja ich. Trudno specjalistów, natomiast jeszcze powstał taki system e-dron, który chciałbym, żeby był takim projektem skalowalnym globalnie, który podbije świat, który będzie takim brandem, który będzie dużym biznesem. To jest taki system Client Relationship Management for e-commerce. Nie wnikam, mogę tylko powiedzieć, że to są moje dzieła sztuki, dlatego, że ja zrozumiałem, że mogę je tworzyć tylko i wyłącznie jako dyrektor generalny, czyli po prostu CEO. Tylko jako dyrektor generalny mogę mieć całkowitą kontrolę nad tworzeniem tych organizmów, tych bytów. To teraz, skoro już mowa o tym, że dyrektor generalny jest artystą, to takie mam do was pytanie. Wierzycie w ogóle w to, co ja mówię? Jeszcze nie. Przyjemnie się słucha. Wy wierzycie nie bardzo, patrząc na wasze liny. Ale dobrze, jesteśmy w połowie, mamy jeszcze parę minut i ja wam udowodnię, że mam rację, dobra? Słuchajcie, po pierwsze, w każdej epoce istniała inna definicja sztuki. Ja zastanawiam się, jaka definicja sztuki istnieje w kulturze 2.0 i w czasach, kiedy kreatywność stała się przemysłem. Postarajmy się zrozumieć sztukę. Sztuka jest niemożliwa do określenia, ponieważ jej granice się ciągle redefiniują. W poszukiwaniu definicji sztuki istnieją trzy definicje sztuki. Intencjonalna, inaczej zwana nominatywną, kontekstowa i instytucjonalna. Intencjonalna, ta nominatywna, to zasada, która mówi o tym, że ktoś, kto tworzy sztukę, musi wierzyć w to, że tworzy sztukę. Ja wierzę. Instytucjonalna, kontekstowa to taka, w której Art World, nie moja firma, tylko ten świat sztuki, czyli środowisko artystyczne, według panującego pojęcia sztuki, uznaje to, co kolega robi, za dzieło sztuki. I instytucjonalna definicja sztuki to taka, w której instytucja na mocy intersubiektywnych opinii, mająca pewną legitymację do zawieszenia obrazu na ścianie, galerii uznaje dzieło sztuki za daną pracę za dzieło sztuki. I teraz oczywiście to nie są zasady, które potwierdzą na pewno, że mamy do czynienia z dziełem sztuki, ale to są bardzo fajne zasady. Możecie o nich przeczytać w Wikipedii, to czasem definicja sztuki, ponieważ one mówią o tym, że dana praca może być dzieło sztuki, ma prawo. A teraz tak. Joseph Beuys, bardzo ważny artysta, o którym nie wspomniałem w takiej historii sztuki, tylko dlatego, że wspominam o nim teraz, mówił, że każdy może być artystą. Potrzeba twórczości cechuje wszystkich ludzi, wszystkie dziedziny sztuki. Tak jak każdy może tworzyć, każdy może też wpływać na sztukę, to my kształtujemy świat wokół siebie.
Czy to, co dzisiaj tworzymy jako startupowcy, geekcy, graficy, designerzy, product designerzy, czy to wszystko wnosi jakąś wartość do dorobku kultury? Czy to coś po nas pozostanie? Słuchajcie, jedna z najważniejszych definicji sztuki. Jedną z definicji sztuki jest rezygnacja z definicji. Czyli sztuka jest pojęciem otwartym. Jeżeli sztuka jest pojęciem otwartym, dlaczego ja nie mogę wierzyć w to, że to, co robię, jest realną wartością? Jeżeli tak, to ja wierzę w to, że jeżeli ktoś stworzy firmę, która go przeżyje, która utrwali się w świadomości i która oddziałuje na nas, to tworzy pewien twór, który został stworzony przez człowieka, a nie naturę. Podstawową moją definicją sztuki jest to, że sztuką jest wszystko, co zostaje stworzone przez człowieka, a nie naturę. Wszystko, co ma swojego autora, te firmy, które tu wymieniłem, Apple, Starbucks, IKEA, Zara, to są dzieła, które mają swojego autora. Można do nich przypisać jednego autora. Do Zary, do Apple, do IKEA, do Starbucksa. I teraz tak, dziełem sztuki jest wszystko, co zostało powołane przez człowieka, nie przez naturę. Twórczość, która ma swojego autora. Autor, moim zdaniem, nie musi wierzyć w to, że stworzył dzieło sztuki. Patrz, Jaskinia Lasko. Do dzisiaj nie wiemy, jakie stały intencje za stworzeniem tego dzieła. Na pewno za stworzeniem sarkofagu, a nie budynku zresztą, póki się nie stały intencje stworzenia czystej sztuki. Ale jest jeszcze jedna zasada w tej definicji, którą tutaj przedstawiam, mojej autorskiej. To taka, że najważniejsze jest, aby to, co tworzymy, czymkolwiek jest, jakkolwiek powstaje, było genialne i najlepsze w swojej kategorii. Jeżeli to będzie genialne, stworzone człowieka nie przez naturę, to mamy do czynienia ze sztuką. Czy Steve Jobs jest artystą? Teraz tak, kto uważa z was, kto wierzy, że Steve Jobs jest artystą? No on to miał tak naprawdę gdzieś, czy jest artystą, czy nie, bo przecież był prezesem, dyrektorem generalnym. Ale kto z was wierzy to, że Steve Jobs jest artystą? Ręka do góry, nie bójcie się. Więcej. Po pierwsze, stworzył wielkie rzeczy, które na nas wpływają. Po drugie, było w tym bardzo dużo emocji. Po trzecie, mógł przestać to robić dla pieniędzy już w wieku 20 paru lat, a jednak to robi, aż do śmierci. Dlaczego, zastanawiam się, dlaczego na przykład puszka główna artysty teraz, a w aukcjach chodzi po 30 tysięcy dolarów, a komputery Apple'a produkowane seryjnie na aukcjach są sprzedawane po 350 tysięcy dolarów. Dlaczego? Bo jest w nich ładunek emocjonalny. Jest w nich coś prawdziwego. Coś prawdziwszego niż u artysty, który podchodzi do płótna i myśli, że jest artystą dlatego, że maluje. Nie. Dlatego, że używa utartych schematów myślowych do tworzenia sztuki. Drogi, którą wszyscy znamy. Nie. To jest przeciwieństwo sztuki. I o tym było już wiadomo w latach 20. i 30. Aplikacja jest dziełem sztuki, słuchajcie. Ja może to wytłumaczę dlaczego. Podam taką przykład. Aplikacja Uber, którą możemy sobie zamówić taksówkę, jest moim zdaniem dziełem sztuki. Dlaczego? Dlatego, że myśl, która za nim idzie, powstała 15 lat temu. Przez 15 lat kształtowała się myśl stworzenia prostej aplikacji do tego, abyśmy dzisiaj mogli przyjechać na to spotkanie Uber. Dlaczego już? Dlatego, że ktoś przełamał schematy myślowe o tym, że nie można czegoś takiego stworzyć. Ktoś przełamał schematy myślowe o tym, że wynajęcie taksówki w centrum Manhattanu przez taksówkarza ma kosztować milion dolarów. Że ktoś ma działać według utartych schematów i ktoś próbuje przełamywać. Dlaczego? Dlatego, że jej twórcy menadżerowie teraz idą siedzieć. Bo nie przestrzegają zasad, które panują. Idą w sieci, są męczennikami biznesu. Są męczennikami. Menadżerowie, którzy poszli siedzieć we Francji za to, że niby nie płacą podatków, chociaż płacą, bo Uber płaci w Stanach, a taksówkarz płaci w danym kraju, ale gdzieś to się nie wpisuje w ten mechanizm, który działa powoli, nie jest w stanie nadążyć za innowacją, idą siedzieć, to są męczennicy biznesu, to są artyści. I w końcu dlatego, że jak idę do szpitala, u Jastek, bo urodził się mój syn i zamawiam taksówkę, podjeżdża taksówka z fotelikiem dla dziecka. Ciapki? Nie tak.
Skąd on wie, że mi się urodziło dziecko? No Big Data, przetwarzanie danych osobowych, napisałem na Facebooku, oni to szybko przeczytali, napisali mi wiadomość, gratulujemy Rachim, że się urodził syn, dostałeś 50 zł, podjeżdża taksówka z hotelikiem dla dziecka. Fajnie? I to jest dzieło sztuki. Bo dlatego zacząłem od krótkiej historii sztuki, żeby wam pokazać, że różne rzeczy w historii sztuki powstały, że powstały sarkofagi, piramidy, budynki, obrazy. Teraz powstają startupy. Teraz tacy ludzie kreatywni jak wy, jak ja, tworzą startupy. Jak patrzę na środowisko startupowe, chociażby w Krakowie, na przykład OMG HRK, to widzę ludzi, którzy są takimi samymi pasjonatami, których widziałem w świecie artystycznym. Oni nie są przedsiębiorcami, oni nie są biznesmenami. Oni po prostu używają innego medium do wyrażania siebie. Facebook i Google w historii sztuki. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Już teraz w historii sztuki możemy zobaczyć logo McDonalda, logo Coca-Coli. To, co się dzieje w tych korporacjach, to, jakie oni tam mają rozkminy, to są rzeczy, które mieściły się niektórym filozofom w różnego rodzaju knajpach. Jestem przekonany, że to jest największa twórczość naszych czasów, że to są największe przełomy naszych czasów i gdyby Picasso, Dali, Warhol dzisiaj żyli, używaliby internetu do wyrażania siebie i tworzenia swoich dzieł sztuki. Jestem za demokratyzacją sztuki. Jeszcze raz chciałbym przeczytać definicję, to jest bardzo ważna sprawa. Rachim Blank, 23.10.2015. To jest bardzo ważna prezentacja, dlatego że ja miałem okazję z tą definicją tutaj dzięki temu spotkaniu tutaj spisać to i to pokazać, że wszystko, co jest stworzone przez człowieka, a nie przez naturę i co można przypisać danemu autorowi. Autor nie musi mieć intencji, ale to, co tworzy, musi być genialne i najlepsze w swojej kategorii, może być dziełem sztuki. Nieważne, co robiście, nieważne, nad czym teraz pracujecie, nieważne, dla jakiego klienta to robicie, jeżeli będziecie działać w przemyśle digitalowym, jeżeli nawet będziecie myśleć o tym, żeby jeździć taksówką, cokolwiek byście nie robili, zawsze myślcie tylko jednym. Twórzcie najlepsze rzeczy w swojej kategorii, ponieważ pojęcie sztuki jest bardzo pojemne i zmieści się tam wszystko, co jest genialne. Wracajmy dzisiaj do swoich atelier, gdziekolwiek one się znajdują. Dziękuję wam bardzo za uwagę.